Obrączki, symbol miłości, która ma trwać całe życie, część druga. Agata Kotecka. W pierwszej części artykułu przedstawiliśmy Wam szereg kluczowych informacji związanych z wyborem obrączek. Opisaliśmy ich symbolikę, rodzaje, ozdoby oraz zasady zamawiania. Niniejszym prezentujemy drugą, ostatnią część poradnika o obrączkach. Piękno na co dzień. Wybór modeli jest obecnie tak ogromny, że każdy znajdzie coś dla siebie. Przeglądać możecie pisma branżowe, katalogi, oferty internetowe, salony jubilerskie. Musicie jednak zdecydować, czy wolicie modele klasyczne, czy nowoczesne, zdobione czy gładkie, z kamieniami szlachetnymi czy bez, jednolite czy kolorowe. Tak naprawdę każdy z Was może wybrać inny, pasujący mu fason. Ważne, żeby chciało się taką obrączkę nosić na co dzień przez długie lata. Grawerowanie. Aby obrączki były wyjątkowe i niepowtarzalne, warto mieć na nich indywidualny napis. Grawerowanie wewnętrznej strony z reguły wykonywane jest gratis, a do wyboru macie kilka krojów pisma, np. klasyczne, nowoczesne, ozdobne. Najczęściej na obrączkach pojawiają się imiona i data ślubu, ale popularne są też różnego rodzaju sentencje. Możecie wybrać coś dla siebie spośród tych propozycji. Kocham Cię, na zawsze razem, dziś i na zawsze, bez reszty twój / twoja, mój miś / moja misia, kiedy spojrzysz, pamiętaj, warto było czekać, twoja jedyna twój wariat, tylko ty. Cokolwiek napiszecie, zawsze możecie ponownie przeczytać dedykację pisaną z myślą tylko o was i poczuć ciepło na sercu. Korekty. Większość obrączek można korygować o jeden lub dwa rozmiary. Jednak zakres zmian zależy od wybranego modelu i innych czynników. Zawsze należy dopytać, jakie zasady rządzą zmianami rozmiaru konkretnego fasonu. Łatwiej koryguje się obrączki klasyczne, jednokolorowe, pełne, a nie puste w środku. Z reguły dla dobrej jakości obrączek przewiduje się dwa lub trzykrotne zmiany wielkości. Należy je też oddawać do polerowania, aby przywrócić im pierwotny blask. Wszelkich zmian lepiej dokonywać w renomowanym zakładzie jubilerskim. Dbanie i odnawianie. Aby obrączki służyły nam jak najdłużej w najlepszym stanie, warto przestrzegać kilku prostych, ale skutecznych zasad. Przede wszystkim należy zdejmować biżuterię do mycia, unikać detergentów. Wyroby złote przechowuje się zawinięte w miękki materiał, najlepiej w szczelnej szkatułce, platynę natomiast w jedwabiu, w osobnym pudełku. Biżuteria zużywa się w naturalny sposób i prędzej czy później trzeba będzie pomyśleć o jej gruntowym odnowieniu. Jednak z obrączkami jest czasami jak z dobrym winem. Nie starzeją się, ale nabywają szlachetnej patyny. Obrączkowe przesądy. Nie należy ich zakładać przed ślubem. Aby nie zapeszać, zgubienie może oznaczać stratę. Współmałżonka nie powinny upaść, ponieważ wróży to nieszczęście. Zła passa może zostać odwrócona, jeżeli obrączkę podniesie ministrant, ksiądz lub świadek. Nigdy nie powinni tego robić państwo młodzi. Włożenie jej na środkowy palec wieści zdrady małżeńskie. Nie należy przemierzać obrączek innych kobiet, ponieważ źle to wróży wierności. Panna młoda musi uważać, aby nie wsunięto jej obrączki do samego końca, ponieważ wtedy mąż będzie rządził w małżeństwie. Panna młoda powinna oglądać obrączkę dopiero po nałożeniu jej na palec. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie.